Bardzo wymowne są te fragmenty Ewangelii Świętej, którą w tym okresie, tuż przed niebowstąpieniem i tuż przed zesłaniem Ducha Świętego, Kościół przekazuje nam. Jest to niejako zwierzenie, szczególne zwierzenie Pana Jezusa, bo są to fragmenty z tej ostatniej wieczerzy, właściwie z tego testamentu, z tej mowy pożegnalnej Pana Jezusa, której Pan Jezus nam to, co mu najdroższe, najbliższe przekazuje i mówi o tym, kto mu jest najbliższy. Najbliższy mu jest Ojciec, z którym jest zjednoczony bóstwem. Najbliższy mu jest drugi człowiek, apostołowie. Chce i ich przybliżyć do tej jedności z Ojcem, jedności przez jedność ze sobą. Dzisiaj Pan Jezus nas zachęca, żebyśmy wchodzili w tę tajemnicę Trójcy Przenajświętszej, żebyśmy tę Jego naukę, którą oznajmia nam o Ojcu, przyjęli i trwali w Jezusie, bo wtedy, kiedy będziemy w Nim trwali, o cokolwiek prosić będziemy, otrzymamy. Pan Jezus tu ujawnia moc modlitwy zanoszonej w Jego imię razem z Nim. Nawet już nie będzie On musiał prosić za nami. Ojciec dla tego zjednoczenia naszego z Jezusem, dla tej naszej wiary, udzieli nam tego, o cokolwiek byśmy prosili. Wielka jest siła modlitwy. Doznajemy jej w różnych sytuacjach. Modlitwa, każda modlitwa konfrontuje nas, czyli stawia nas przed Panem Bogiem. Każda modlitwa jest odniesieniem człowieka do Boga. Naszego słabego ja ludzkiego do tego nieskończonego Ojca, któremu zawdzięczamy istnienie, któremu zawdzięczamy nadzieję zbawienia. I dlatego o cokolwiek byśmy prosili, Ojciec da nam. Proście, otrzymacie. Pukajcie, będzie wam otworzone. Szukajcie, a znajdziecie. Pan Jezus wielokrotnie na kartach Ewangelii zachęca do modlitwy. Szczególnie modlitwa o dar Ducha Świętego jest ważna. Żebyśmy umieli, wiedzieli, jak prosić. Żeby sam Duch Święty, którego Jezus wysłużył na krzyżu i posłał Kościołowi, przekazał, żeby ten sam Duch Święty formował naszą wiarę, nasze myślenie, nasze życie. Dzisiaj przychodzimy też popatrzeć na człowieka, któremu pozornie się nie udało życie. Pozornie. Ale w rzeczywistości jest to życie niezwykłe. Zobaczcie, święty Andrzej Bobola, patron naszej akcji katolickiej, naszego dzisiejszego dnia, to przecież patron Polski. Patron wprawdzie dołączony z biegiem historii, dołączony niedawno,
ale patron ojczyzny naszej. Pomaga nam spojrzeć na potrzeby ludzi takich jak on w naszej ojczyźnie dzisiaj. Urodził się, jak wiemy, tu, w tej naszej Strachocinie, prawdopodobnie na tym miejscu, gdzie stoimy, miejscu zwanym Bobolówką od wieku. Potem skontaktował się z jezuitami, w Wilnie skończył szkoły, wykazał się niemałymi zdolnościami. Potem powierzano mu, został wyświęcony na kapłana, powierzano mu różne funkcje. Jezuici w tym czasie podejmowali najtrudniejsze sprawy i realizowali je całkowicie w jedności z Ojcem Świętym, z Kościołem, nie żałowali sił i życia nawet. Święty Andrzej Bobola, jak zanotowali historycy, kronikarze, to był człowiek z charakterem. Podkreślają biografowie, że miał niełatwy charakter. Raczej powinno się mówić, miał mocny charakter. Ta moc jego pomagała mu zwyciężyć nawet trudności, które niejednokrotnie spotykał i chciał zrealizować to dzieło, które podjął. Po święceniach kapłańskich wpadł na pomysł, że nie wystarczy ewangelizacja dotychczasowa. Nie wystarczy dotychczasowy sposób przekazywania wiary. Trzeba sięgnąć do Ewangelii i zrobić tak, jak w Ewangelii. To samo dzisiaj Kościół przeżywa. Mówimy o nowej ewangelizacji przecież. Papież powołał nowy synod biskupów na jesieni tego roku, gdzie mamy rozważać nową ewangelizację. Święty Andrzej właśnie poszedł za przykładem apostołów, za przykładem Pana Jezusa, podjął nowy sposób, nie tylko głoszenia Ewangelii w Kościele, przy okazji udzielanych sakramentów, ale szedł do ludzi, stał się wędrownym ewangelizatorem. Szedł do ludzi. Oni nie przychodzili do Kościoła, to on do nich szedł. Udzielał chrztu, przygotowywał do sakramentów, przygotowywał do małżeństwa, spowiadał, przygotowywał na śmierć. Wędrowny ewangelizator. Ten kontakt z ludźmi, siadał z nimi niejednokrotnie do prostego, biednego, ubogiego posiłku. To go zbliżało do tych ludzi. Oni za nim zaczęli iść. Szli wszyscy niezależnie od wiary wyznawanej. Wschodniacy, prawosławni, czy ewangelicy, czy inni, szli za nim, nawracali się. Ci, którzy byli daleko od Kościoła, od Boga, nawracali się. Co spowodowało niechęć, bo były w tym czasie bardzo ostre wojny z Rosją, ze Szwecją, z Kozakami. Polska przeżywała, to przecież za chwilę będzie ten wielki potop szwedzki. I tu właśnie święty Andrzej Bobola nie zważał na nic, na te wrogości i szedł do ludzi. Niestety nienawiść, lęk, że porywa ludzi, nazywali go właśnie tym, który chwyta duszę, duszochwat. Kozacy napadli, to byli kozacy Chmielnickiego, kozacy innych oddziałów. Napadli go, został w Janowie, a później jak usunął się do Peredyla, potem znów do Janowa, został umęczony. Opis jego męczeństwa do dzisiaj przejmuje, wzrusza do łez. Tak wielkie męki zadano mu. I to właśnie, żeby zniechęcić. Najpierw go pod jakimś tam płotem bito, odarto z szat, potem w rzeźni zdzierano z niego skórę. Święty Andrzej oddał życie Panu Bogu na świadectwo wierności, w tęsknocie za tym, żeby wszystkich ludzi zbliżyć do Chrystusa. Zobaczcie, że to prześladowanie, te trudności Kościoła się nie skończyły. W każdej epoce są. Czytam teraz w sprawozdaniu takiej instytucji, której w Polsce zaczęła działać Kościół w potrzebie, Kirche in Not, że rocznie 170 tysięcy chrześcijan ginie za wiarę.
170 tysięcy bezpośrednio ginie za wiarę, że wyznają Chrystusa. Zdumiewające. Co głoszą chrześcijanie? Głoszą miłość bliźniego, miłość nieprzyjaciół. Każą w każdym człowieku widzieć Chrystusa. Głoszą wagę posłuszeństwa Bogu, a nie ludziom na pierwszym miejscu. Nie ideologiom, nie pieniądzom, nie interesom, nie karierom. Bogu, Ewangelii, sumieniu. Głoszą wolność od różnych tych zewnętrznych spraw. Są prześladowani. Ale ja myślę, że warto, nie tyle warto pytać, dlaczego Kościół jest prześladowany, ale lepiej odwrócić to pytanie. Spytać, dlaczego Kościół trwa. Mimo wszystko trwa. Dlaczego pamięć o świętym Andrzeju Boboli przetrwała? Bo był wielkim świadkiem, autentycznym człowiekiem, bo w jego życiu nie ma cienia skazy. Nie ma cienia, nie ma niczego, co by można mu było zarzucić. To jest i pytanie do nas właśnie. Dlatego trwa o nim pamięć. Więcej, pójdźmy dalej z tym pytaniem, więcej. Dlaczego trwa pamięć? Bo Bóg sam pamięć o takich ludziach zachowuje. Bóg sam o nich pamięta. Przecież ta droga po śmierci świętego Andrzeja Boboli jest niezwykła, jest bardzo ciekawa. Ksiądz prałat, proboszcz miejscowy, zdaje się, że postanowił i już mówił coś niecoś na ten temat, więc nie będę przypominał. On się dopominał z woli Bożej po śmierci, dopominał się święty Andrzej Bobola i tu w Strachocinie o kult. Nie dla chwały własnej, o to, żeby pokazać, jak wszechmocny jest Bóg, jeśli Kościół świętych zjednoczonych z Nim i my, Kościół cały, nasz ziemski i ten niebieski, jeśli Kościół prosi, jeśli się modli. Myślę, że to jest ważna rzecz, że modlitwa ze świętymi, modlitwa z innymi ludźmi podnosi nawet nasz szept do rangi ogłuszającego krzyku. Modlitwa zniewala Boga. Bóg ustępuje modlitwie. Bóg chce ustępować. Jeśli człowiek w pokorze, Bóg pokornym łaskę daje, modlitwa zawsze jest pokorna. Jeśli człowiek w pokorze uznaje Boga i prosi Go, zwycięży wszystko. I lęki, i trudności, i pokusy, i grzechy, wszystko. Pan Bóg poszedł za tym człowiekiem. Pan Bóg idzie za każdym człowiekiem służącym Mu, wielbiącym Go, wierzącym w Niego. Dla każdego, każdemu staje się bliski. Każdy człowiek ma oparcie na Nim, jeśli do Boga się zwraca. A więc właśnie dlaczego Kościół trwa? Dlaczego przetrwał święty Andrzej Bobola? Jego pamięć przetrwała. Kościół trwa, bo ma misję od Boga samego. Bo nie tylko przestrzega przed złem. Kościół promuje dobro. Wydobywa człowieka z różnych tych skłóceń, konfliktów, paraliżów duchowych i prowadzi człowieka w perspektywie zbawienia, w perspektywie wieczności, radości, szczęścia. Kościół dlatego trwa przez wieki i przetrwa dzisiaj również wszystkie trudności, bo jest w nim Jezus Chrystus. Z nami, bracia i siostry, trzeba z drżeniem i z odpowiedzialnością, ale i z radością przyjmować te prawdy. Gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w imię moje, tam ja jestem pośród nich. Ja jestem pośród nich, jest z nami. On jest z nami. Posłał Ducha Świętego. Ten Duch Święty jest z nami. Daje siłę, daje moc, umacnia rozum, krzepi wolę, uszlachetnia uczucia. Tenże Duch Święty otwiera perspektywy nowe. Robi to w niezwykle delikatny, subtelny, ale skuteczny sposób. Duch Święty jest duchem miłości Ojca i Syna. Jest duchem mądrości. Jest duchem, który
Owoce męki Chrystusa w sakramentach świętych nam wszystkim przydziela i rozdaje. Umacnia nasze człowieczeństwo, że jako ludzie możemy tak wiele zrobić. Jako ludzie, jeśli zjednoczeni będziemy w Duchu Świętym z Chrystusem, będziemy mogli wszystko, co dobre, co szlachetne dokonać. Wszystko. To jest właśnie siła Kościoła. Siłą Kościoła i dlatego Kościół trwa, że ma zadania nieludzkie, chociaż służy ludziom, ale ma zadanie od Boga. Dlatego warto podjąć te zadania, które Kościół dzisiaj nam mówi. Przedstawia, do których zachęca. Jesteśmy świadkami dzisiaj, że właśnie, jak wspomniałem, Kościół domaga się od nas dzisiaj nowej ewangelizacji. Obserwujemy świat, widzimy, że ten konflikt między tym, co dobre, a złe, narasta, zawsze był. Ale dzisiaj niejednokrotnie te siły zła znajdują sposoby nowe, żeby ludzi oderwać od Boga. A więc mówiąc o nowej ewangelizacji, trzeba się posłużyć naszą metodą i powiedzieć, nie tylko nowa ewangelizacja jest ważna. Trzeba zapytać o nową sekularyzację, o nowe trudności, o nową laicyzację. Na czym polega nowa laicyzacja? Gdzie ona ma swoje szczególne punkty? Na co zwraca uwagę nowa laicyzacja? Jesteśmy jej świadkami. Kościołowi nie zaszkodzą zewnętrzne prześladowania tak, jak zaszkodzą wewnętrzne choroby, wewnętrzne podziały. Jeśli przyjmiemy i damy rację, jeśli przyjmiemy styl życia, styl myślenia, który nam narzuca nowa laicyzacja, Kościół będzie słaby, osłabnie. Jeśli zachowamy wierność, jeśli wewnętrznie zachowamy jedność z biskupami, z pasterzami, z Ojcem Świętym, z nauką Jego, z wymaganiami, które stawia, przetrwamy. Przetrwamy i zwyciężymy. I uradujemy świat tą naszą posługą. Zobaczcie, jak dzisiaj łatwo ludzie wierzą w obietnice różne, puste, które przychodzą od świata. Przecież patrzymy, i mimo jak ludzie chcą być oszukiwani, przed każdymi wyborami wszystkie partie obiecują i wszyscy wiemy, że tego nie wykonają. Ale trzeba to przyjąć, bo taka jest moda, taka jest propaganda. Dzisiaj największe pieniądze idą na reklamy, idą na to, żeby wmówić ludziom, że to jest dobre, a tamto nie. To godne wydania pieniędzy, zaangażowania. Ale niebezpieczeństwo jest, że my przejmujemy ten sposób myślenia, nie pytając, nie, co tam jest, dlaczego jest dobre albo złe. I nie trzeba patrzeć na błyszczące opakowanie, tylko zaglądnąć do środka. Co jest dobre, co jest złe. Dzisiaj słyszeliśmy, że zaproszeni zostali członkowie akcji katolickiej z rodzinami. Dzisiaj zagrożenie rodziny jest pierwszym podstawowym niebezpieczeństwem. Jeszcze niedawno rodzina formowała człowieka. Jeszcze niedawno, jeszcze nasze matki były w domu. Kiedy dziecko wracało, miało do dyspozycji sumienie i mądrość, i roztropność, i styl zachowania, i kulturę domową, i relacje do innych ludzi. Miał nauczycielkę pod ręką. Ojciec pracował, zmagał się, był rósł jego autorytet, bo rzadko wracał, ale matka była do dyspozycji dziecka. Zobaczcie, co się dzisiaj stało. Te czasy uderzyły, kobietę zmuszono ideałami stawianymi, żeby uwierzyła, że właśnie ta
traktorzystka albo ta tyreszkowa, która leci w kosmos, to jest dopiero dowartościowana kobieta, nie matka. Nie kobieta, która się poświęca, która z natury jest zdecydowana, ustawiona, żeby usłużyć, pomóc, żeby wydobyć dobro z drugiego człowieka, żeby pomóc wytrwać na drodze dobra. To sytuacja jest taka, że musiały pójść do pracy, ale dzisiaj już żadnej kobiety nie zatrzymasz w domu, bo tu już koleżanek nie mam, świata nie mam, a dziecko często jest na ulicy. Dzisiaj to, co mnie boli, zobaczcie, to mnie boli i przestrzegam, że to wielki grzech mówić źle o rodzinach wielodzietnych. A co to? Tyle dzieci? Czworo? Pięcioro? Ojej, a ośmioro? No gdzie? Kto to jest? Co ty nie nowoczesny jesteś? Ty nie umiesz? Nie wiesz jak? Wiesz, ale to jest dramat, że zamiera miłość do dziecka, do kolejnego dziecka. I jeszcze niekiedy próbujemy wymówić innym, nawet szydzimy z tych matek wielodzietnych i ojców, a to są bohaterowie. To są wierni sumieniu ludzie, trzeba ich uszanować i bić się w piersi, ile razy ich spotykamy w życiu i pomagać im. Myślę, że też, zobaczcie, prawo natury dzisiaj jest przekreślane. Wmawiają, że nie ma takiego prawa, które wszystkich obowiązuje. Zabijanie poczętego czy starego człowieka, co zdecydujemy. Już w niektórych stanach Ameryki zdecydowano, że zabić dziecko można po urodzeniu, bo to jeszcze będzie aborcja. To nie jest morderstwo. Nawet niektórzy mówią, że nawet do takiego okresu, ile trwa okres prenatalny, czy nawet może 9 dni, a może 9 miesięcy nawet po urodzeniu. Czy to nie jest barbarzyństwo? Czy się świat nie cofa? Się świat cofa. Jeśli pójdziemy za nową laicyzacją, stracimy wszyscy, stracimy sumienie. To jest wielkie niebezpieczeństwo. Myślę, że często się patrzy i przeżywaliśmy wszyscy wielką katastrofę tych wież w Stanach Zjednoczonych, w Nowym Jorku, Bin Laden, terroryzm. Straszna rzecz. Straszna rzecz. Nikt mądry nie pochwali terroryzmu. Ale ten terroryzm dzieje się w licznych światach, w licznych państwach na świecie. I terroryzm, jak mówią mądrzy ludzie, to warto się zastanowić, że gdzie się Bin Laden nauczył tego terroryzmu? Na pewno nie w świętych księgach Koranu, islamu. Bardziej się uczył kształcony na Zachodzie, bardziej się uczył w tych hollywoodzkich filmach, gdzie wszystko wolno, gdzie zabija się drugiego człowieka w ogóle bez skrupułów, gdzie dzieciom się podsuwa jako zabawkę strzelanie do drugiego człowieka, który odżywa albo nie odżywa i tak dalej. Relatywizuje się wszystko. Całą moralność. Od dziecka się wpycha w sumienie, w sposób myślenia. Właśnie fałsz, nieprawdę, rozbijanie prawa moralnego. Trzeba, żebyśmy się obudzili. Żebyśmy zobaczyli, że rodzina ma dawać życie duchowe także. Że ma przekazywać życie duchowe również. Parę lat temu w Rosji wyprodukowano bardzo ciekawy film. Film Pokuta. Tengiz Abuładze, taki film. Zmagał się najpierw z tytułem, jaki tytuł nadać temu filmowi. Jest tam wiele bardzo ciekawych, pięknych scen. Ale jest też taka scena jedna, w której do księdza przychodzi człowiek i chce się spowiadać. I ten go pyta, o co chodzi, synu? Przyszedłem się wyspowiadać, ojcze. Grzeszny jestem. Dusza moja rozdwojona. To niewielki grzech, mówi ten ojciec, spowiednik duchowny. To niewielki grzech. Już Adam po pierwszym grzechu przecież ciągle to rozdwojenie człowiek czuje w swoim sumieniu. Nie, nie. Nie, nie. Ja myślę o innym rozdwojeniu. Moja świadomość się rozdwoiła. Świadomość. Głoszę ateizm,
ale sam noszę krzyż. Może i dlatego zagubiłem się w życiu. Już nie widzę różnicy między dobrem a złem. Wiarę straciłem, Ojcze, wiarę, pomóż. Oto właśnie, zobaczcie, głoszę ateizm, noszę krzyż. Krzyż noszę, jeszcze do kościoła chodzę, ale żyję tak byle jak, nawet mówię tak jakby i postępuję tak jakby Boga nie było. Nie liczę się z sumieniem, z odpowiedzialnością. To jest również przestroga dla nas. To nas zgubi, jeśli zapomnimy wierności sumieniu, jeśli zaczniemy sami decydować, co dobre, a co złe, a nie Panu Bogu, nie sumieniu to zostawimy, to będzie przyczyną nieszczęścia. Myślę, że warto o tym pamiętać, warto widzieć sens pracy właśnie nad sumieniem, naszym sumieniem, nad sumieniem i zachowaniem w środowiskach naszych, nad sumieniem naszego narodu. Takich ludzi Polska potrzebuje dzisiaj. Dlatego ta praca w akcji katolickiej, w stowarzyszeniach, w ruchach nie jest stracona, jest potrzebna, jest ważna. Dlatego jest ważna. Trzeba sobie pomagać wzajemnie. Musi przyjść nowych ludzi plemię. Bo inaczej, jeśli nie odrodzimy się wszyscy, jeśli będziemy zrzucali na innych, sytuacja będzie bardzo trudna, może się nie udać. Dzisiaj Polska wymiera, także biologicznie wymiera, ale wymiera duch, wola życia wymiera w narodzie. To jest bardzo niebezpieczne, to umyka wszystkim. Wola życia, umiera godność. Daliśmy sobie wmówić tym różnym laicystom z tych bezbożnych gazet, że honor Polaka, miłość ojczyzny, to jest w ogóle przeżytek. Nie, to jest przyszłość każdego narodu. Zdrowy patriotyzm to jest miłość do ojczyzny, do kultury naszej i miłość do innych narodów. To jest chęć zaimponowania, pomagania innym, żeby wydobywali z siebie dobro. To jest umiejętność brania od innych. Jeśli tego narzędzia przez miłość do ojczyzny, do języka, do kultury naszej nie będziemy mieli, nie potrafimy w nowoczesnych czasach się odnaleźć. Niedawno czeski ksiądz Tomasz Halik wydał taką książkę, którą zatytułował Cierpliwość wobec Boga. Tam analizuje sytuację krajów po 89, krajów w Europie Wschodniej, tak jak nasz, ich sąsiednie kraje. I mówi, zauważa rzecz ciekawą. Taką ocenę mówi, że źle się stało, bo to, co widzi dzisiaj po 20 paru latach, źle się stało, że zabrakło ludziom odwagi rozliczyć się z tamtym czasem. Zrobić rachunek sumienia. Nie dlatego, żeby strzelać i wieszać. Nie, tylko nazwać zło po imieniu. Odciąć kanały zła. I mówi tak, strach przed uproszczonymi ocenami po upadku komunizmu w krajach Europy, że ludzie uczciwi pewnie bali się, żeby nie dokonać uproszczonych ocen, żeby kogoś nie skrzywdzić, nie potępić, promowali właśnie tę kreskę czarną. Ale mówi tak, że właśnie ten strach przed uproszczonymi ocenami doprowadził do utraty rozsądku, do fatalnej relatywizacji wszelkich wartości moralnych, że nie było odwagi nazwania zła złem. I dzisiaj się dawne te elity przekształciły, przejęły dalej władzę od strony ekonomicznej i one dalej wpływają zgodnie ze swoimi przekonaniami, z relatywizmem moralnym. Wszystko wolno temu, kto należy do partii, wszystko wolno temu, kto ma pieniądze, bo on się wykupi, bo on sobie znajdzie ludzi, wszystko wolno temu, kto ma władzę. Nie! Taka sytuacja doprowadzi do nieszczęścia. Dobro, sumienie, prawość musi się liczyć. Ofiarność, bezinteresowna praca na rzecz drugiego musi się liczyć. To jest podstawa ducha narodu i stosunek do Pana Boga. Bliskość z Bogiem.
I nie ulegajmy pokusie, że będzie lepiej, że ktoś nam zrobi. Ktoś nas wyręczy. Będzie lepiej w naszym środowisku, w naszej rodzinie, w kościele, w parafii naszej. Jeśli my w jedności, razem z naszym proboszczem, uporządkujemy plac, uporządkujemy kościół, przyozdobimy go, jeśli my razem się napracujemy, jeśli my razem wyklęczymy przed Bogiem łaskę i błogosławieństwo dla nas, dla naszych rodzin, jeśli my razem stworzymy atmosferę uczciwej pracy, wysiłku, pochwały, trudu, pomocy samotnemu, wtedy to nasze środowisko będzie lepsze i to jest wielki sens życia według wiary. Amen.